Gdzie on jest? A jak nie przyjdzie? To od kogo przepiszemy zadanie? Wystawią nas do wiatru. Kujon jeden. Co teraz robimy? No jak to co? Za 2 minuty dzwonek na lekcjach, a my nie mamy odrobionej pracy w głowie. To co zrobimy? Kujon nie przyszedł. Może jeszcze się pojawi. Zawsze przychodził w ostatniej chwili i ratował sytuację. A jeśli się nie pojawi? Pięknie. No to jesteśmy w dół. Przestań! No to mamy przez... Przestań! Przesikamy. No to nic, sami musimy sobie poradzić. Czy ktoś wie, co mieliśmy mu zadane? Ja zawsze spisywałam temat pracy domowej razem z pracą domową od Kujona. Ja też. No to super, zostało nam tylko jedno wyjście. Jakie? Wymyślić sobie wymówkę. Wymówkę? Tak, dlaczego nie odrobiliśmy pracy domowej? No wie pani, że ja wczoraj jechałam do babci, a babcia ma taką koleżankę, która ma amnezję. To musiałam jeszcze jechać do Warszawy, bo ta koleżanka pomyślała sobie, że jest Maćkiem Gorzelewskim. I pojechała, żeby prowadzić Kocham Cię Polską. Wie pani, no, bo ja, jak ja szłam do domu, to, to się pode mną chodnik zapadł, wie pani, jak kanałami. Proszę pani, ja nie mogę dojść od słowy, bo ja byłem w całym domu, to się potknęło od tego psa i ja się potknęło psa, ten pies spałknął moje klucze. I nie miałam wyjść do domu. No i mnie przyszła mama, to mnie wpuściła, ale się okazało, że kółki pękły i nie miałam kogoś pracy w domu, bo nie było tego światła. No i te kolejki w Biedronce, no proszę pani, się winda zacięła. No to jak ja miałam odrobić pracę domową, skoro byłam o 25 wieczorem w domu? No proszę pani, niech mi pani uwierzy. Ja wiem, że mi pani nie wierzy, ale niech mi pani uwierzy. No proszę panią, tak bardzo panią proszę. No ja nie odrobiłem pracy domowej, bo nie było w domu drewna. Musiałam spalić wszystkie swoje zeszyty. No i potem wróciłem, no i musiałam odrobić lekcję. Więc odrabiałam stodolę, no i w tej stodole była koza. No i ta koza mi zjadła tę pracę domową, więc dlatego nie mam tutaj. Bo pani wie, no jak ja miałam odrobić pracę domową, proszę pani, no jeszcze było z... No proszę pani, winda się zacięła, jak ja miałam wyjść na to trzecie piętro do góry, no proszę pani, no. Proszę pani, to było bardzo, 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 bardzo... No bo tak właśnie wie pani, proszę pani. No bo właśnie mój brat płakał małe. Bardzo, bardzo, bardzo. Bo ja mam takiego małego brata, wie pani. No to właśnie on płakał i ja musiałam go wziąć i go, wie pani, na polu leczyć, żeby nie płakał, no wie pani. Bardzo, 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 bardzo brzydka sytuacja. Mama mnie zawołała, a mojego pieska bolał brzuch. To położyłem zeszyt. No właśnie, musiałam tak, bo... Na dywanie, bo mama pojechała gdzieś tam, no na zajęcie takie. I wtedy piesek zrobił na to kubkę. A tato, no właśnie tato, no... No tato coś tam robił, no nie wiem, coś tam. Poszedł do lasu i już. Proszę pani, wie pani, moja koleżanka zachorowała, prawda? No i ja musiałam o 23 do niej iść. I musiałam iść przez taki ciemny las. No wie pani, no ja miałam urodziny, no i dostałam na urodziny zestaw nowego fizyka. No i ja tak idę i tam na mnie wyskakuje łotaki niedźwiedź. Łotu i łotu, taki wielki. No i eksperymenty robiłam, no i jeden eksperyment taki był, że... No ja tak myślę, nie zjedz mnie, nie zjedz! A on tak się popatrzył na mnie, ja trzymałam w ręce zeszyt i wie pani co?
obwód elektryczny. Z obwodem elektrycznym eksperymentowałem. No i korki w domu wysadziło. Światła nie było. I wyrwał mi ten zeszyt, prawda? No i ja tak mnie trochę wyrwało. Ja tak, że kurde, o co chodzi? No i tak on ucieka. To ja myślę, gonić go czy nie gonić? A się świeczki wszystkie spaliły. No to myślę, nie gonię, bo koleżanka chora czeka na mnie. No i poszłam do koleżanki. No i później jak się wracałam o tej trzeciej w nocy przez ten las, no to już nie spotkałam tego niedźwiedzia. No i nie miałam jak pracy domowej odrobić, no bo niestety, no. No proszę pani, rozumie pani. Bo ja byłem w Muzeum Golonki z okazji 5. urodzin Baleronu. I to tyle? I co? To już wszystko? No to mamy problem. Tylko problem polega nie na tym, że nie macie pracy domowej, tylko na tym, że kłamiecie jak z not! Ale ja nawet nie znam not, proszę pani. Nie zadałam żadnego zadania domowego za to, że okłamaliście mnie. Wyciągajcie karteczki. Ale jak to? Niezapowiedziana kartkówka? Tak, tak niezapowiedziana? Dobrze, napiszecie po przerwie. I nie zmarnujcie tych 10 minut na kombinowanie. Radziłabym się poduczyć. Może jeszcze przyjdzie. No i co z tego? I tak musimy napisać tę kartkówkę. Ja jestem kompletnie nieprzygotowany. Nie ty jedyny. No to co robimy? Jak to co? Skoro nie możemy kujona ściągnąć tutaj, no to będziemy ściągać na kartkówce. Panowie i panie, do ściąg przystąp! Temat kartkówki znacie, więc proszę ładnie pisać. Tylko bez ściągania. Proszę nie korzystać z komórek. No, chyba że z szarych.
Marcin, ty też! Marcin, puść! Przepraszam za spóźnienie. Kojo! I coś ty narobił! Ja? Ja nawet nie piję kawy. Przecież z tego nie można nawet nic rozczytać. Och, jaka szkoda. A tak dobrze mi poszło. I co teraz? Wiedziałam, że coś piszecie. To może każdemu wstawię po trójce. Po czwórce. No dobrze, po piątce.